Obecnie w Polsce mamy jeszcze sezon zachorowań na rotawirusy w naszym klimacie umiarkowanym. Ten sezon przypada na okresy zimy i wczesnej wiosny. Zwykle to jest od stycznia do maja, z takim no, największym szczytem luty, kwiecień. Ale jeszcze mamy zachorowania, mamy dużo dzieci przyjmowanych do szpitala. Najczęściej dominującym objawem u dzieci są objawy takie żołądkowo-jelitowe. Zwykle początkowo są to bardzo intensywne wymioty, często nawet po każdej próbie podania czegokolwiek doustnie, a później pojawia się taka wodnista, nasilona biegunka. Infekcji może towarzyszyć gorączka, stan podgorączkowy. Zdarza się, że gorączka jest bardzo wysoka, co może nasilić odwodnienie u dziecka. Jak również zdarza się, że występują objawy z dróg oddechowych. To może być katar, takie objawy przeziębieniowe. Trochę katar, pokasływanie, również u części pacjentów występuje. Te wirusy głównie przenoszą się taką, mówiąc bardziej naukowo, drogą fekalno-oralną. Dostają się po prostu do przewodu pokarmowego naszego, zwykle z przedmiotami czy rzeczami zanieczyszczonymi kałem osoby chorej, ponieważ osoba chora wydala tego wirusa już nawet przed wystąpieniem objawów i w różnym czasie do kilku dni, już nawet po ustąpieniu biegunki. Stąd wszystko, co jest zanieczyszczone stolcem osoby zakażonej, jest potencjalnie zakaźne, więc mówi się tak krótko, że jest to choroba brudnych rąk i braku higieny. To, co możemy my robić, to jest częste mycie rąk, szczególnie po zmianie pieluszek u małych dzieci czy po wyjściu z toalety. Niestety jest to wirus bardzo zakaźny, który długo w środowisku potrafi przetrwać i zdarza się, że jest również na powierzchniach, na naczyniach, przedmiotach. Również droga kropelkowa jest możliwą drogą zakażenia, także no, bardzo trudno się przed tym uchronić. To, co mogą zrobić rodzice, to higiena, mycie rąk, mycie przedmiotów, dezynfekcja powierzchni płaskich. Natomiast no, mamy skuteczną metodę profilaktyki. Mamy szczepienia ochronne przeciwko rotawirusom. Są to szczepionki podawane u dzieci małych do 24 tygodnia. Są to dawki, dwie dawki szczepienia, które chroni przed zachorowaniem i przed ciężkimi przebiegami i przed koniecznością hospitalizacji. Te szczepionki są bardzo skuteczne i bezpieczne, także zachęcamy w ramach profilaktyki do szczepień dzieci przeciwko rotawirusom.